Pochwalony Jezus Chrystus i jest piątek. Chwalimy Boga we wszystkim, co robimy, całym naszym życiem. Dzisiaj Ewangelia ostrzega. Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Strzeżcie się kwasu, który zakwasza cały organizm. Myślę, że to ostrzeżenie dzisiaj w dobie koronawirusa będziemy właśnie tak rozumieli też, że wirus niewidoczny, a infekuje wszystko. I podobnie jest z grzechem. Infekuje wszystko, nasz sposób myślenia, niewidoczny. Jakieś takie drobne rzeczy, drobne błahostki, które sprawiają, że się oddalamy od Boga, ale zaczynamy inaczej myśleć, przestajemy być w jedności z Panem Bogiem, zaczynamy inaczej odczuwać, inaczej patrzeć na Boga, już nie jest takim Bogiem dobrym, ale coś tam ukrywa, jest Bogiem złym, Bogiem, do którego nie chcę się zwrócić, nie chcę mi się z Nim być. Odrobina kwasu, odrobina czegoś, że próbuje czegoś niewłaściwego, czegoś, co się Bogu nie podoba, zmienia się całe myślenie. Ta Ewangelia, zachęcam, żebyśmy sobie ją dzisiaj gdzieś porównali właśnie z wirusem, który się pojawia. Niektórzy mówią, że go nie ma, podobnie z grzechem. Niektórzy mówią, że go nie ma, że to jest nic takiego. Nie ma się co aż tak, nie ma co przesadzać. A zmienia wszystko. Jak wchodzi, to wchodzi tak w strukturę człowieka, że infekuje cały organizm coś zupełnie niewidocznego. Czasem słyszę, tego się już nie da naprawić, za dużo padło słów. Bóg może wszystko. Bóg jest dobry i może wszystko. Nawet jak ten kwas słów coś już zniszczył. Powierzmy się w ręce Boga na nowo. Na nowo powiedzieć: Panie Jezu, ratuj, Panie Jezu, strzeż moich myśli. Panie Jezu, Tobie się powierzam, do Ciebie należę, cały jestem Twój. Niech to będzie codziennie przez nas powtarzane, nasze fiat wobec Boga. Miejcie fantastyczny dzień. Zachęcam Was do subskrypcji kanału Mocni w Duchu Dzieciom. Tam są codziennie niesamowite odcinki dla Waszych dzieci. I w tym tygodniu na przykład możecie ze mną zatańczyć oberka. A pamiętajcie, jutro Mała Maryja w ramach Zoomu, a teraz możemy jeszcze pomodlić się tutaj poniżej teledyskiem Mocnym Duchu.